No gdzie wy? Saska. No gdzie my jesteś? Saska, parafia Saska. I teraz ja się zajadam, proszę Państwa, czekoladą. Tutaj babka z 507 wysiada. Wysiadamy wszyscy. I mówi, Królestwo Londynu. Ja mówię, że znowu tutaj na Pradze Południe w Warszawie, że znowu coś kombinują. Jakiś Londyn chciał tu wskrzesić na Pradze Południe w centrum Polski, a gdzie Janek Witek był pobity, proszę Państwa, tu. Jak jest ta parafia Saska Kępa, Kościół Katolicki, jak wydają na przykład na święta, powiedzmy, te paczki, to ona kłamie, ta zakonnica. Proszę Państwa, kłamie ta zakonnica, że to jakiś wywiad rodzinny. No i ten Janek Witek poszedł po kaszę, żeby coś dostać na słodko, też na święta, po kaszę. No to jak może się wykłócał z tą zakonnicą, no to pobili go parafianie katoliccy. Z biedy, no 111, od Żydków jedzie, prawda? Gocław, na Gocław. Z biedy to ciebie i pobiją w Polsce. A tak Saska Kępa jest ciemna, Państwo zobaczą, i ona nie musi mieć tutaj żadnego podświetlenia. Bo po co komu podświetlenie? Saska Kępa jest oszczędność energii, ciemna jak w D, umurze, brak gościnności. I dziwią się, że jacyś Arabowie, dziwią się, to właśnie, że w Londynie są Arabowie, muzułmanie, i tam tego jest tak dużo, że to jest nie do pomyślenia tutaj dla Polaków, gdy jesteśmy w Polsce, a na Mazowszu nad Wisłą. I Państwo zobaczą, parafia Saskiej Kępy. Dobrze, że my tego tu nie pokazujemy bardzo dokładnie, bo by jeszcze ktoś się na nas rzucił, jak na Janka Witka. No Janek Witek już jest w tej szczęśliwej sytuacji, że nie żyje. Parafia Saskiej Kępy. My to specjalnie pokazujemy w takich tych rozdzielczościach słabych, żeby oni nie byli wściekli. O tam jak jest ta przełęcz, przesmyk taki, to się idzie prosto i w lewo. I jeszcze raz w lewo, i tam zakonnice wydawały zawsze jedzenie. Tego jedzenia było więcej, teraz jest mniej. I teraz jeszcze, tym bardziej dlatego, że jest mniej, no to Janek Witek też w piernik dostał od tych katolików. No to dajcie spokój. To czy oni w ogóle wierzą? Nie. Także jeszcze raz Saska, parafia na Saskiej. Ciemno, proszę Państwa, jak w D u Murzeja. Tylko chcę tutaj ten 111 i będę już na moście poniatowskim, bo ja wiem, że są korki straszne. I ten Janek Witek też narzekał, że nie ma tutaj obwodnicy, że na Pradze Południe, że Hanna Grunkiewicz-Walc nie zbudowała. Jeszcze raz ten kościół katolicki, rzymsko-łaciński i ten ośrodek kultury. My to specjalnie w takich mniejszych rozdzielczościach państw pokazujemy, że za tym domem kultury, o tam widać kościół, jest nawet się świeci. No i teraz ja spieszę do biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, no bo dzisiaj 200 lat celebrację Uniwersytetu w ogóle Warszawskiego, ale nie wiem, czy Państwo wiecie, że uniwersytety w ogóle są wymysłem średniowiecza.